Jasi Małgosia. Pewnego razu w moim domku w lesie żył sobie biedny Drwal wraz ze swoimi dziećmi Jasi Małgosia. Jego druga żona często źle dzieci i zawsze karciła Drwala. Nie ma wystarczająco jedzenia w dom dla nas wszystkich. Jest zbyt wiele brzuchów do nakarmienia. Musimy się pozbyć ich dwojga urwisów, powiedziała. Tego wieczoru. Jaś podsłuchał rozmowę swoich rodziców i opowiedział o tym Małgosi. Biedna dziewczynka zaczęła płakać, ale brat ją uspokoił. Gdy wszyscy zasnęli, Jaś wykradł się z domu i napełnił swoje kieszenie kamieniami. Wieczorem drwal zaprowadził Jasia i Małgosię do lasu. Jaś upuszczał kamienie tu i ówdzie na zieloną, zroszoną trawę. W pewnym momencie dzieci zauważyły, że zostały całkowicie same. Interwall poczuł w sobie na tyle odwagi, że je opuścił. Małgosia zaczęła gorzko płakać. Daj mi rękę, powiedział Jaś. Dostaniemy się bezpiecznie do domu. Zobaczysz. Małe, białe kamyki pobłyskiwały świetle księżyca i dzieci odnalazły drogę do domu. Kradły się przez na wpół otwarte okno, nie budząc rodziców. Smarznięte, zmęczone, ale szczęśliwe, że są znów w domu, zasnęły w swoich łóżkach. Następnego dnia, gdy Macocha odkryła, że Jasi i Małgosia powrócili, wpadła w gniew. Zospaczony Derwal próbował protestować, rozdarty pomiędzy wstydem i strachem z powodu niedotrzymania obietnicy danej żonie. Szalona Macocha trzymała Jasia i Małgosię pod kluczem przez cały dzień, nie dając im nic poza łykiem wody i kawałkiem brzestwego chleba. Na kolację żona i mąż kłócili się całą noc, a gdy nastał poranek, drwal wyprowadził dzieci do lasu. Całą noc dwoje dzieci kuliło się z powodu zimna u stóp dużego drzewa. Kiedy nastał świt, zaczęli błąkać się po lesie, szukając ścieżki, lecz nadzieja szybko minęła. Byli całkowicie zagubieni. Chodzili więc bez przerwy, aż nagle napotkali dziwny domek pośrodku lasu. Chatka była zbudowana z ciastek, lodów, czekoladek i cukierku. Dzieci zjadły część słodkiego okna i dachu. Nagle z domku wyszła stara kobieta i zaprosiła ich na mleko. Dzieci bez wahania weszły do środka razem z nią, nie wiedząc, że stara kobieta była wiedźmą. Zamknęła Jasia w klatce i zmusiła Małgosię do wykonywania wszystkich prac domowych. Wiedźma zaplanowała, że będzie karmiła Jasia tak długo, aż stanie się gruby i wtedy będzie mogła go zjeść. Jesteś nadal o wiele za chudy. Dzisiaj zrobię z ciebie jedzenie, niezależnie od tego, ile ważysz. Wiedźma rozkazała Małgosi, by napaliła w piecu, a sama zaplanowała posiłek z dwójki dzieci. A Małgosia znała jej plan i odpowiedziała: Nie wiem, jak mocno rozgrzać ogień. Czy mogłabyś mi pokazać, jak to zrobić, aby cię nie zawiodła? Gdy wściekła wiedźba zbliżyła się do pieca, Małgosia wepchnęła ją do środka i podpaliła ogień. Siostra i brat spostrzegli, że domek z wiedźmy był pełen kosztowności. Wypełnili skrzynie drogocennymi drogocennymi klejnotami i złotem, i wyruszyli do domu. Rodzeństwo dotarło do domu i uścisnęło ojca ze łzami w oczach. Wasza macocha odeszła. Obiecuję wam, że już nigdy w życiu was nie opuszczę, powiedział. Dzieci pokazały również skarby, które przyniosły ze sobą z domku wiedźmy. Od tej chwili ojciec i dzieci żyli długo i szczęśliwie.